Pierwsze dni nowego roku to dla Urzędu Skarbowego i podatników początek kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012 roku. Każdy, kto osiąga dochody, jest zobowiązany na mocy przepisów prawa podatkowego do dokonania rozliczenia się z podatku dochodowego osób fizycznych, bo to jest najbardziej popularny, najpowszechniejszy podatek, jeżeli chodzi o kwestie. Do kiedy składamy, to tutaj przepisy prawa podatkowego jednoznacznie wskazują, że jest to 30 kwiecień, czyli ostatni dzień składania zeznań podatkowych. Oczywiście możemy to już uczynić od 2 stycznia bieżącego roku. Każdy, kto osiągnął dochód bez względu na jego wysokość, czy to jest 10 zł, czy to jest 1000, czy to jest 10 tysięcy, czy to jest 100 tysięcy, ma ustawowy obowiązek złożenia zeznania do 30 kwietnia bieżącego roku. Za rok oczywiście 2012. Jeżeli chodzi o ilość złożonych zeznań, to w tej chwili jest to około 7 tysięcy. Nie jest to dużo, jest to około 18% zeznań, które oczekujemy. Jednak z dnia jak gdyby na dzień tych zeznań przyjmujemy coraz więcej. By nie tracić czasu, najlepiej złożyć swoje zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o samo złożenie zeznania, tutaj możemy złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, możemy przesłać pocztą. Możemy doręczyć przez osoby znajome, natomiast ja bardzo zachęcam do skorzystania z elektronicznego sposobu przekazywania zeznań podatkowych. Jest to dość wygodne i ułatwiające, dlatego że nie musimy już tutaj do urzędu docierać. Poprzez to zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale również czas. W zaciszu domowym, przy herbatce, kawie możemy poświęcić kilkanaście minut. Oczywiście tutaj chciałem zwrócić uwagę, że przed sporządzeniem zeznania powinniśmy się zastanowić, czy na pewno już mamy wszystkie informacje od płatników. Jeżeli tak, to oczywiście wtedy możemy przystępować do wypełnienia zeznania. Dlatego jeżeli załóżmy wypełnimy zeznanie, się okaże, że jeszcze jakaś tam informacja do nas dotrze, no to wtedy mamy obowiązek złożenia korekty podatkowej. I tutaj dlatego chciałbym, żeby się każdy zastanowił, czy na pewno wszystkie informacje, aby już nie być zobowiązanym do składania korekty zeznania podatkowego, które żeśmy wcześniej złożyli. Wracając do składania zeznań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ten system, o którym tutaj wspomnę, jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Jest to system e-deklaracje, który umożliwia przesłanie zeznania podatkowego bez kwalifikowanego podpisu, który jest weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu. System jak gdyby identyfikuje dane takie jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL i takim najważniejszym elementem jest to przychód z poprzedniego roku podatkowego, czyli w naszym przypadku z roku 2011. Oczywiście ten system podpowiada, z której pozycji mamy ten przychód wpisać i te elementy zastępują podpis kwalifikowany. Jest to dość duże ułatwienie. Bo tak jak wspomniałem, oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze, bo jeżeli to są osoby spoza Łomży, to oczywiście no, muszą do tego urzędu dotrzeć. Jeżeli wysyłają pocztą, to też tutaj muszą ponieść opłatę pocztową. Czyli to, tak jak wspomniałem, oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze i tutaj bardzo zachęcam do korzystania z tej formy rozliczeń. Jest ona dość, uważam, że dogodna. Najważniejszym elementem, który potwierdza, że zeznanie zostało złożone poprzez system e-deklaracje, jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru. Możliwość złożenia swojej deklaracji podatkowej drogą elektroniczną to duże ułatwienie. Zdarza się jednak, że wielu podatników ze złożeniem dokumentów czeka do ostatniej chwili. Pod koniec kwietnia, w ostatnie dni kwietnia będziemy wydłużali godziny przyjęć zeznań podatkowych do godziny 18 i tutaj oczywiście, no jeżeli ktoś przyjdzie, no to urząd będzie przyjmował dotąd, dopóki nie obsłuży ostatniego klienta. Składając swoją deklarację, należy pamiętać o wielu sprawach, między innymi bardzo ważne jest zaktualizowanie numeru konta osobistego, na które kierowane są zwroty. Należy też pamiętać, by nie spóźnić się ze złożeniem dokumentów. Jeszcze raz bym przypomniał o kilku terminach, które się zbliżają i tak. Jeden termin już minął, czyli tutaj był 31 stycznia, gdzie tu zobowiązane były osoby złożenia do zeznań, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak również osoby opodatkowane w formie karty podatkowej oraz osoby duchowne. Tutaj ten termin już minął 31 stycznia. Również płatnicy w tym terminie, czyli do 31 stycznia, byli zobowiązani do złożenia
deklaracji PIT-4R o pobranych zaliczkach i wypłaconych wynagrodzeniach. Następnym takim terminem, który już niebawem będzie upływał, jest to 28 lutego i tutaj płatnicy są zobowiązani w tym terminie do sporządzenia i przekazania informacji o wypłaconych dochodach i pobranych zaliczkach, czyli tych informacji, które są podstawą generalnie co do zasady sporządzenia zeznań w przypadku osób fizycznych, które świadczą pracę najemną, tak możemy wskazać, czyli ten termin dla płatników mija 28 lutego, czyli w tym terminie muszą tą informację przekazać do Urzędu Skarbowego, jak również przekazać pracownikowi czy też zleceniobiorcy. Następnym terminem, o którym tutaj bym wspomniał, jest to 31 marca. Dotyczy osób prawnych, które rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady 31 marca. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rok podatkowy osoby prawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to 3-miesięczny termin do złożenia zeznania, upływa 31 marca. Jeżeli rok nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to ostatni dzień miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. I ostatnio, o którym już żeśmy tutaj wspominali termin, czyli 30 kwiecień i tutaj bym osoby fizyczne, które osiągają dochody z pracy najemnej, z umów zleceń, czy też inne dochody, aby pamiętały o tym terminie i dopełniły tego ustawowego obowiązku. Tak jak we wcześniejszych latach, w rozliczeniach podatkowych za 2012 rok podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tegorocznej kampanii składania PIT-ów wypełnienie wniosku jest równie proste jak w roku ubiegłym i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wysokości kwoty na jej rzecz.